Gość poranka. O przyjemnym temacie wypoczynku porozmawiamy teraz na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Sprzed mikrofonu ukłania się Michał Siedlecki, a dziś moim Państwa gościem poranka jest pan Zbigniew Michalski, dyrektor Nowego Kina Przedwiośnie w Płocku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Mówię o wypoczynku, a konkretniej o feriach, czyli o czasie, który dzieciaki wyczekują chyba najbardziej poza wakacjami. Te już za niespełna dwa tygodnie staną się faktem i ten czas ferii, czas wypoczynku od szkoły można spędzić chociażby w Nowym Kinie Przedwiośnie, które po raz kolejny przygotowało ciekawą filmową ofertę dla najmłodszych płocczan. Jak zawsze, tak i w tym roku, idąc śladem poprzednich doświadczeń, staraliśmy się przygotować wiele niespodzianek i atrakcji dla naszych, nie tylko najmłodszych widzów, bo na ofertę feryjną przychodzą też i rodzice, dziadkowie, opiekunowie. Tak samo i tym razem przygotowaliśmy ofertę, już właściwie taką stałą naszą feryjną, a mianowicie powtórkę tych najbardziej uczęszczanych i najlepiej docenionych filmów o tematyce familijnej, które będziemy emitować każdego dnia, czyli od poniedziałku do niedzieli o godzinie 11. Tuż po filmie będzie można uczestniczyć w warsztatach teatralnych, w zabawach, w animacjach. Będą nagrody, niespodzianki dla naszych widzów, którzy będą w tym czasie mogli nas odwiedzić. A oczywiście w weekendy również o 11.00 nasz stały cykl, który dołącza jak gdyby do tej oferty feryjnej, czyli bajkoranki, które już wszystkim chyba widzom są doskonale znane i słuchaczom Państwa stacji. Myślę, że będzie działo się bardzo dużo. Liczymy na to, że dopisze nam pogoda, że być może sypnie troszeczkę śniegu, będzie jeszcze bardziej tak, jeżeli chodzi o scenerię i o możliwość... Zimowo. Dokładnie tak. Wszak no, śnieg jednak wpisywał się zawsze w tą estetykę ferii, więc mam nadzieję i tego życzę też naszym widzom, że i tym razem tego śniegu nie zabraknie w okresie ferii. Poza tym ten klimat kina, to też wydaje mi się jest taki ważny czynnik, który zawsze naszym tym najmłodszym, ale tak jak wspomniałem wcześniej, tym starszym widzom towarzyszy. 10 lutego rozpoczynają się ferie w Nowym Kinie Przedwiośnie. Tutaj mówi pan, że ciekawe filmy, głównie animacje będą emitowane. No to zajmijmy się teraz w słuch ja i nasi słuchacze i dowiedzmy się, jakie te filmy będą emitowane. Ja nie chciałbym samymi tytułami teraz sypać z rękawa, bo to nie o to w tym chodzi. No na pewno będzie można zobaczyć takie tytuły jak Miś Bamse i Super Mute, jak Chłopiec i Wilk, czy jak Kraina Lodu 2, prawda? Będzie można zobaczyć Urwisa, będzie można zobaczyć Śnieżkę i Fantastyczną Siódemkę. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden z tych tytułów zostanie naszym widzom i słuchaczom w głowie i będą chcieli go zobaczyć. Taka szczegółowa lista jak zawsze jest dostępna i będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Będzie można zobaczyć w jakim dniu, jaki tytuł dokładnie jest emitowany. Będzie można zobaczyć dokładną godzinę, chociaż ona się nie będzie zmieniać, tak jak wspomniałem wcześniej. Będzie to godzina 11 każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli. Generalnie takim kluczem doboru tych tytułów były, tak jak wspomniałem na samym początku wypowiedzi, te seanse i te filmy, które w ostatnich, powiedzmy, półroczu odbiły się takim największym echem, które miały tą frekwencję na wysokim bądź bardzo wysokim poziomie i nie ma co ukrywać takie tytuły, które właśnie spotkały się z sympatią naszych widzów. Myślę, że to też jest doskonała okazja do tego, jeżeli ktoś na przykład nie mógł w okresie premierowym czy popremierowym danego tytułu zobaczyć, to w okresie feryjnym, tym bardziej z własnymi dziećmi, bądź podopiecznymi, zawsze można przyjść, spędzić ten czas, wypełniając sobie jak gdyby tą wolną lukę w trakcie czasu wolnego, tego czasu feryjnego. Ja serdecznie wszystkich zapraszam i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić w naszym kinie. Jak najbardziej. Kino familijne ma, czy animacje te, które są na wielkich ekranach, mają to do siebie, że to jest propozycja filmu i zabawy dla wszystkich. Dzieciaki wyniosą z tego dobry humor, a dorośli różne mrugnięcia okiem, które w takich filmach się też pojawiają przecież. Jak najbardziej. Tutaj chyba takim koronnym przykładem jest Kraina Lodu 2, gdzie bawimy się wszyscy bez względu na wiek. Mówił pan, że przed i po seansach warsztaty, które przygotuje niezawodny teatr form wielu, to propozycja dla dzieciaków, już chyba głównie dla dzieciaków, która ma im pokazać jeszcze bardziej magię kina.
Myślę, że pana redaktora zaskoczy w tym momencie, bo widzę, jak żywiołowo reagują nasi widzowie po seansach, bo Teatr von Wielu i jego aktorzy to nie tylko spotkanie z teatrem, to też i rzecz, która na przykład w ostatnim czasie miała u nas w cudzysłowie taką premierę, a mianowicie Teatr Cieni. Sam byłem zaskoczony, jak bardzo interesujący jest to spektakl, bo to jest taki spektakl odgrywany w odpowiedniej technologii. Nie będę zdradzał szczegółów, zachęcam do tego, żeby właśnie poszperać po naszej stronie i zobaczyć, kiedy on będzie, przy jakim seansie. Świetna sprawa, tak używając kolokwialnego zwrotu, bardzo interesująca, zupełnie inaczej podane to, co moglibyśmy na przykład zobaczyć, obserwując po prostu grających aktorów, czy też na przykład zanimowane postacie, bądź to kukiełki, tak, które też już są znane naszym widzom i które na pewno w tym momencie też będą obecne w trakcie zabawy feryjnej, w trakcie całych 2 tygodni ferii i naszej oferty z tym związanej. Te spektakle to też przede wszystkim możliwość spotkania takiego namacalnego właśnie z teatrem w wydaniu kinowym. To też możliwość poznania tego teatru od drugiej strony, od tej strony warsztatu i jego przygotowania. To też możliwość takiej świetnej interakcji, bo te spektakle, które Teatr von Wielu przygotowuje, to są spektakle takie uniwersalne, o tych uniwersalnych wartościach, czyli przyjaźni, miłości, uczciwości, więc wszystko to, co właściwie każdy z nas stara się wpoić w swoje dzieci, prawda? To też taka możliwość, tak jak wspomniałem, interakcji między aktorem a tym młodym widzem, właściwie jego uczestnictwo w takim spektaklu, bo zawsze nam o to chodzi, aby właśnie w trakcie tych zabaw to nie była tylko zabawa, żeby przez tą zabawę jednak mimo wszystko uczyć, tak samo jak te wartości są przenoszone w tych pozycjach, które emitujemy, bo ten starszy widz bardzo szybko i łatwo może wychwycić to, co dany film bądź animacja przenosi, dziecko bardziej żywiołowo i troszeczkę dłużej te wszystkie emocje chłonie, więc myślę, że no, świetna okazja do tego, żeby spotkać się w danym dniu i z filmem, i z teatrem, przeżyć coś dobrego, przeżyć coś miłego i wesołego. 10-23 luty, ferie w Nowym Kinie Przedwiośnie. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej Nowego Kina. Zachęcam do zobaczenia szczegółów i odwiedzenia oczywiście w tym czasie polskiego kina. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie do studia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Gość poranka.